Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. Witam Was tutaj, cześć, witam Zosz. I zapraszam już na kolejny odcinek z Kraina Tornad Psychi z kanału PlayStation 4. Także tak wygląda nasze miasteczko, jak widzicie, różne poziomy, różne perspektywy i dokładnie to, co widzimy tutaj, jest schrony. Tym się zajmiemy na samym początku, czyli walką z katastrofami, różne helikoptery, schrony i inne cuda niewidy trzeba poustawiać w nowych dzielnicach, które robiliśmy na live, który był swoją nogą już kawałek czasu temu, co nie zmienia faktu, że dzisiaj się tym zajmiemy. No, tak wygląda nasze miasteczko. Co się działo pomiędzy odcinkami? Dużo się działo, bo konkretnie widzimy głównie to, że podzielamy tutaj ładnie dzielnice, żeby to wyglądało jako tako. No i dzięki temu trochę to lepiej, chociaż nie wszędzie, jak widać, jeszcze przeleciałem przez te wszystkie dzielnice, żeby to ładnie tutaj pozaglądać, ale na razie to nie jest najważniejsze. Jak widzimy, jest tutaj jedna nasza nowa dzielnica, która powoli i aczkolwiek całkowicie nam wykorzystuje teraz cały nasz popyt, więc w dzisiejszym odcinku spokojnie możemy się zająć najważniejszymi rzeczami, czyli po pierwsze rozwojem tejże dzielnicy, o, w tej rejony, powiększeniem naszego cmentarza, bo zaczyna się zapełniać, wydłużeniem naszej autostrady. Tutaj będzie trzeba też wymyśleć węzeł, ale to nie na dzisiaj. Tu na dzisiaj na razie to tak pozostawimy, w sensie leciutko tylko zmienimy to. Leciutko to znaczy, że nie będę robić timelapse na godzinę. No i chyba tyle głównie. To są moje główne rzeczy, które chciałbym w dzisiejszym odcinku zrobić. No te metro by się przydało, tak? No i oczywiście rozwijamy popyt i zobaczymy, co tu z tramwajem jest, bo tak, tu mamy o ile nasz trolejbus, ten tu. Ogólnie on całkiem nieźle korzysta, z niego dosyć dużo ludzi. Natomiast o tyle mamy tutaj tramwaj ten nasz, o, jak widzicie, całkiem dużo z niego korzysta osób. A konkretnie z tej innej linii. Czekajcie, bo gdzie ten tramwaj jedzie? Ten tramwaj jedzie prosto, czy tu skręca? Skręca, okej. Okay. To chyba ten ma taką dosyć dużą popularność. Zaraz zobaczymy, jest niebieski. 44 osoby i tutaj kolejne osoby na niego czekają. Tak, to on może być z tych dosyć obładowanych linii, tak bym powiedział. Czekajcie, tylko sobie znajdźmy nasz kierunek. Gdzie to jesteśmy? Nie, to już przelecieliśmy. To jest ten przystanek. Okej, wsiedli teraz ludzie. No dobra, to oni tutaj się ogólnie przesiadają z tego co widzę, bo teraz wysiedli i chyba czekają na ten drugi tramwaj, który tutaj skręca. Czyli ogólnie jest takie 50-50 wykorzystanie tych przystanków. Może być. Tak to może być. Teraz moje pytanie, skoro tutaj ta... A, ona ma tu podwójny przystanek, zobaczcie. No dobrze, to jak jest tu podwójny przystanek, to niech będzie tak jak jest. Tak, bo to jest jeden z tych takich dziwnych przystanków. Ile rowerzystów tu jeździ, zobaczcie. Wow! Ale to jest autostrada rowerowa, zobaczcie tylko. Ja specjalnie to tak pozostawiłem właśnie taką autostradę rowerową i zobaczcie, jak ona się tutaj ciągnie. Aż do tej jednej z naszych tutaj ścieżek większych. Tu są te ścieżki do naszego punktu komunikacyjnego. No nieźle, nieźle. Tutaj niestety z naszych tramwajów aż tak bardzo nie korzystałem, jakbym chciał. No ale no cóż. Dobrze, jak wygląda nasz autobus, w sensie autobus, trolejbus, ten nasz ukochany, który ma 500 jazdy. A, nie jest aż tak źle, chyba możemy... Tak, możemy koniecznie ściągnąć go na ziemię. Na razie sobie go właściwie dosyć dużo ściągniemy w dół, ale na razie o tyle procent jest będziemy... I będziemy badać sytuację, jak się to będzie zmieniać, czy tutaj jakoś drastycznie się to będzie zmieniać, czy cokolwiek. No będziemy patrzeć, tak? Tak czy siak. Wspomnego tutaj jest jakieś perpetuum mobile, jeżeli chodzi o tramwaje, bo tutaj jadą górą, dołem i tak dalej, nasze przetwórnia ryb i w ogóle. Dobrze, to chyba tyle. Zajmijmy się schronami. Nie wydaje mi się, żebyśmy postawili tu jakikolwiek schron. Ale najpierw zobaczmy, jak jest z czujnikami sejsmicznymi. Okej. Okay. To jest dobre, boje to nie. Anteny, wieże, też jest całkiem nieźle. Schrony, no tu już jest gorzej. Tu jest mega dzielnica. To jest ogromna dzielnica. Jak sobie zerkniemy, no to tutaj aktualnie populacja pracownicy to jest... Wow. To jest 1170 pracowników. Czekaj. Jakiej wielkości to jest, że ja... Gdzie jest tu ten handel? Czekajcie. Tu jest multum handlu, pokazuje mi, a ja tutaj nie wiem, gdzie tu jest handel. Mhm. Okej.
Okej, nie wiem, gdzie tutaj ci pracownicy pracują, no ale dobra, niech będzie. Musi być po prostu jakiś bardzo wysoki poziom. Natomiast z tego co widzimy, domy na razie się budują, ale tutaj duży schron koniecznie musi być. Bo aktualnie populacja to jest tylko 1000. Tu jest z kolei populacja 4000. I też wydaje mi się, że tu by nie chce mi się stawiać paru takich małych, więc sobie walniemy 1 mega. Swoją drogą, ja tylko przypomnę, schrony bardzo dużo ciągną pieniędzy. Więc one są fajne, ale no. No wiadomo, takie budynki niestety nie są takie tanie. Dobrze, fajnie byłoby gdzieś tutaj na górce postawić, to może by tak łatwo nie został rozwalony. Jakby coś, bo schrony da się rozwalić. Od razu mówię, one nie są niezniszczalne niestety. Szkoda, szkoda bardzo. O, jeżeli sobie przestawimy nasz, to jest sauna czy centrum zdrowia dziecka? Chyba centrum zdrowia dziecka, centrum zdrowia dziecka. Sobie przestawimy centrum zdrowia dziecka tu. Ja mówię, że tu przestawimy, to przestawimy. O, dobra. I tu byśmy sobie postawili, to obok będzie jeszcze. Co jest? To już mi się nie podoba, ale chyba wiem o co chodzi. Trzeba mu leciutko wyrównać teren i się postawi, prawda? Prawda. Dobrze. Najchętniej bym postawił w ten sposób, ale to by już. Przecież to wygląda tak, wygląda jak wygląda. Dobra, wmontujemy sobie tutaj w środek tej dzielnicy i trudno. I trudno. Na razie nie będziemy tutaj po prostu kręcić. Dobrze, to tutaj się budujcie. A, bo tu jest pełno też tych małych sklepików obok tramwaju. Właśnie, jakie jest tutaj wykorzystanie tego tramwaju? Też całkiem nieźle. Tak, bo to jest ten tramwaj, co tutaj się tak snuje dookoła i tu jest ten jeden, który jeszcze sobie zrobi taką ekstra pętelkę. Z tego to nie wiem, czy ktoś korzysta. Tutaj nie powinno na przykład nikogo być. Ale widzę, że jest poparcie na niego. Zobaczcie. 117 osób czeka tu, żeby wjechać na górę. A, no tak. No tak, chyba wam nie muszę tłumaczyć czemu. Bo tu nam się nie udało nigdzie postawić tego przejścia dolnego. Wiecie co, ja tutaj chyba zrobię całkowicie nowy system komunikacji, bo się system komunikacji to nie. Chodzi mi o te przejścia, bo tu jest jedno zejście z góry i tu jest jedno zejście z góry. A wiecie czego tu brakuje? Tu brakuje zejścia od dołu. I wtedy mógłbym podłączyć sobie całkowicie cały tutaj ten system dolny, stąd wejścia, zejścia i tak dalej. I oni nie musieliby korzystać z komunikacji, żeby wjeżdżać na górę. I chyba to zrobimy później. Dobrze, najpierw zróbmy sobie ten schron. To tak, mamy nasz schron pierwszy postawiony. I żeby z niego wyjeżdżały autobusy, to trzeba byłoby jakoś się porozpuszczać. Wspomnę, ja nie wiem, jak będzie teraz z odcinkami w tym tygodniu, bo jak może część z Was słyszała, zapraszamy do Matylda się jeszcze jedna pojawi w tym tygodniu. Co oznacza jednoznacznie, że. No, że mam do zrobienia jeszcze zapraszamy do Matylda. A ta seria nigdy nie była szybka do zmontowania i tak dalej. Więc no. Dobrze, widzę, że mogę spokojnie sobie przerzucić ten pierwszy przystanek tutaj. Dobra. Tutaj, o tam akurat jest jakiś pożar, no to idealnie pasuje, bo tu postawiamy, bo tu będą schrony. Kolejny przystanek to będzie tutaj, on tak będzie bardziej objeżdżać dookoła ten nasz schron, żeby jak najwięcej ludzi zgarnąć. Tu, tak, co już idziemy trochę bardziej do tej centrum naszej dzielnicy. Przydałoby się podjechać tutaj do góry właśnie, tak patrzę, bo tutaj u góry, tylko nie aż tak u góry, tylko na przykład w ten sposób. Chociaż teorii oni tutaj powinni dojść sobie do tego schronu, no ale zobaczymy. Tak, oni tu powinni dojść sobie do tego schronu, to już nie będzie. No wy tam jesteście zdani na siebie. Jeśli jakiś przystanek tutaj. Nie, no nie będziemy tutaj więcej przystanków wymyślać. Bo akurat te schronowe to powinny mieć jak najmniej przystanków, wtedy działają jak najlepiej, tak wam powiem. Dobrze, tu sobie damy jeden przystanek, bo to jest faktycznie daleko i tu sobie wrócisz do naszego tego ośrodka. Jak wygląda sytuacja żywności? Oczywiście jest mało, ale to jest. Ale zawsze żywności jest za mało. Także to nie jest jakiś faktyczny problem. Jak tu wygląda sytuacja? Tu są dwa bombaje. Jeden z drugim czeka, może jest ich zbyt dużo. Kto to tam wie? Dobra, jedno pytanie. My poznaliśmy tych zajezdni. Tu jest 39 tramwajów z tej zajezdni korzysta. Tutaj z tej zajezdni 67, to już jest mniej niż kiedyś. I to z tej 26. Okej, czyli się faktycznie tramwaje zaczęły już rozjeżdżać z tych różnych trzech zajezdni. Mamy tylko trzy zajezdnie, prawda? Raz, dwa i trzy. I tutaj nie ma żadnej nowej. Tak. Natomiast zajezdnia trolejbusowa, to jest dopiero perpetuum.
O nie, a bo jest noc, dlatego jesteśmy nie. 72 trolejbusy tutaj są. Ale normalnie tu jest o wiele więcej trolejbusów, tu chyba w ciągu dnia nawet ze 100 wyjeżdża. Więc wiecie. Jest szał, jeżeli chodzi o komunikację w tym mieście. Dobrze, to mamy tutaj pierwszy schron. I jeszcze jest jedna rzecz, którą trzeba poustawiać, to są helikoptery. No i tak, o ile z tego co widzę, to my tu ogólnie jesteśmy kiepsko w tej części z Fire Station, co też jest niedobrą nowiną. Tu jest ogólnie kiepsko z Fire Station. Chyba wiem czemu, bo tutaj nie było zbytnio mi nigdzie miejsca do postawienia Fire Station, więc to wygląda jak wygląda na załącznym obrazku. I tutaj w ramach tej ewakuacji, czy czego tamkolwiek by się nie działo wtedy, byśmy postawili tą wieżyczkę, to może na razie tutaj sobie postawimy. I jak coś, to po prostu będę wiedzieć, że coś jest nie tak, trzeba byłoby przyjechać, na przykład helikoptery sobie postawić. Tak samo będzie tutaj. O, no i tu brakuje nam, ale tu chyba jest tak, tu jest mała straż pożarna. To my ją sobie wymienimy na dużą straż pożarną i po prostu cały nasz przemysł powinien zacząć działać o wiele lepiej. Tak, tu widzę, że ewidentnie jest coś nie tak. No może tutaj jeszcze jedną małą straż pożarną możemy postawić w sumie. Dobra. Obok naszej zajezdni trolejbusowej. To może się nie zapali. Ale nie o to chodzi. Są też jeszcze inne budynki, które trzeba by poustawiać. I ponieważ one są bardziej techniczne stricte, to tak, zobaczmy, czy my gdziekolwiek mamy helikoptery gaśnicze. Nie mamy. Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że jakieś już mieliśmy. No ale skoro nie mamy, no to trzeba by postawić. Pierwszą sobie postawimy tutaj. Tu jest jakaś pętla tramwajowa. O tej pętli już nie pamiętałem. Ale tutaj nawet nie widzę tramwajów. Gdzie on jest? Tu jest tramwaj. Chyba dużo z tej linii nie korzysta. Gdzie w ogóle ta linia jedzie? Czekajcie. Sprawdźmy sobie. O, jedzie tu. A, i ona tutaj sobie tak zawraca. To ona w teorii powinna być tylko na dzień. Tak się teraz zastanowiłem, ale zanim tutaj by dojechały tramwaje, to by minęło z pół dnia i z pół nocy. Dobrze, niech jest tak jak jest, to tu mamy zmienioną sobie jedną straż pożarną i drugą straż pożarną sobie postawimy tutaj, po drugiej stronie tego naszego skrzyżowania, o którym mówiłem, że dzisiaj się zajmiemy. No i ponieważ na razie jeszcze nie mam tutaj ściśle pomysłów, jak będzie wyglądać ta dzielnica, bo ona na razie to będzie taki nasz, wiecie, hangar, w którym będziemy sobie stawiać różne budynki, niekoniecznie takie, które byśmy chcieli mieć na widoku przy mieszkańcach. O. I widzę, że aż tak łatwo to nam tutaj nie pójdzie z tą dzielnicą. No dobrze. Tu jakiś jeden autobus możemy puścić. Czy coś. No. W sumie to nie będzie zły pomysł. A nie, autobusy nie mamy? Nie mamy autobusów. No to cóż. No to cóż, tu tutaj na razie nie będzie komunikacji. Ewentualnie helikoptery kiedyś. Te helikoptery pasażerskie można tutaj by było puścić, bo one są właśnie dla mnie tutaj jako taki inny środek transportu. Chociaż czekaj. My w końcu promów nie mamy. A, no dobra. Tak, to bym tu jeszcze promy pociągnął. Nie, bo my w tym mieście wybiórczo dosyć mamy tą komunikację. Także tu będzie, tu będą dwa Fire Station. Ile one ciągną? Dużo. Za dużo. Więc na razie jeden będzie na offline, a w przyszłości będzie możliwe jego włączenie. Dalej postawimy sobie tutaj policję, bo też policja się nam tutaj przyda na przyszłość. Czyli policyjne helikoptery. Tak. I ile policyjne dają? Też 1600. No dużo to kosztuje, dużo. Nie powiem, że nie. I oprócz tego jeszcze sobie postawimy ratownicze helikoptery. Bo one są najważniejsze z tych wszystkich właściwie. I one będą tutaj. Dobra. No i na pewno nam to obcięło zyski. Ale mamy i tak całkiem niezłe zyski póki co, więc nie będziemy chyba marudzić. Więc zobaczymy, tak? Jak coś, to najwyżej jakiś industrii trzeba będzie odpalić. W sumie to nawet możemy tutaj zrobić. To nie jest zły pomysł. Gdybyśmy tutaj sobie puścili jakieś rybki, teraz do łowienia, to byśmy mieli tutaj właśnie jakieś zyski. Bo ogólnie w tym mieście to nie ma jakiś. O, zobaczcie, już policyjny poleciał. Przystań rybacka. Jakie my tu mamy? Tuńczyk. A tuńczyk się ładnie sprzedaje, z tego co pamiętam. To jest hodowle. Swoją hodowli też jeszcze nie mamy żadnych. Ile to kosztuje? Dużo nie kosztuje, a daje dużo. Z tego co pamiętam, hodowle są właśnie fajne, bo... O, tu można sobie... No, tu sobie postawimy hodowlę. To widzę, że to jest dobry plan. To tam dużo sobie postawiliśmy. Natomiast tutaj tuńczyka zaczniemy sobie łowić. To jest
Przystań tuńczyka, no proszę bardzo. Fajnie byłoby, gdyby to było na tym naszym wale. Tylko czy mi tutaj to pójdzie? Z drobną częścią inteligencji plus udało mi się tutaj to poustawiać i sobie to postawimy na razie może. O, w ten sposób. Nie. Podniósł się do góry i tak. Dobrze wiecie, że ja lubię jak jest coś na ziemi, a tak jak tutaj ta droga postawiona. Więc nie trolejbus, tylko proszę mi o postawienie tego, dobra. I stąd sobie zrobimy właśnie zakręt do tego. Dobra. Teraz sobie trzeba tu puścić te nasze szlaki połowowe. To chwilę potrwa. Dobrze, no i postawiliśmy sobie nasze te budynki i ponieważ jesteśmy przy... O, ładny zysk jakiś dostaliśmy, to możemy to włączyć sobie też. Ponieważ aktualnie chcę to przebudować, to od razu na jednym tym rzucie to zrobimy jedno i drugie, żeby było lepiej, wiecie. Wiecie o co chodzi. Włączamy play i proszę bardzo, nasza nowa autostrada całkowicie przebudowana. Jak widzicie, chwilkę mi to zajęło, z jakieś 20 minut. Tak mniej więcej. I jak widzimy, no jest to co najmniej odmiana. Co nam to daje? Daje nam to, że niektóre właśnie tutaj jak widzimy pojazdy mogą całkowicie ominąć nasze rondo. Czego nie wszystkie jeszcze tam, ale to wiemy. Dopiero co przed chwilą przebudowałem to wszystko, więc jeszcze zrozumiemy jak to działa teraz. I mogą pojechać sobie po prostu górą. O, rondu nie ma. A, no tak. Oni faktycznie... A skoro ci nie mają prądu, to i ci nie mają prądu. To poczekajcie, zanim wam to wytłumaczę. To ja ich podepnę do prądu, bo to może być dosyć ważne chyba. Tak mi się wydaje, że to może być dla nich trochę ważne. A jeżeli zrobimy sobie to w ten sposób... To powinno już być. A ogólnie prądu nie ma. I co tu się wydarzyło, że prądu nie ma? Bo wody nie ma. A wody nie ma, bo prądu nie ma, prawda? Prawda. Czy ogólnie wody brakuje? Nie. Dobrze, żeby nie było takich patowych sytuacji, sobie postawimy tutaj wiatrak i on będzie nam zasilać naszą tutaj wodę całą. Teraz tylko poczekajmy chwilę. Okej, okay. Wy macie, dobra. I powinna woda być już na takim spokojnym poziomie, dobra. To już zaraz wszędzie będzie prąd. Tak czy siak, natomiast z drugą stroną jest dokładnie ta sama sytuacja.
czyli można przejechać albo górą, albo wjechać tutaj na dół i zjechać sobie tutaj na autostradę. Jak widzicie, zrobiłem tutaj specjalną tą autostradę, dzięki czemu już w tym miejscu mi się tutaj rozjeżdżają na różne pasy, trzymając, jak widzicie, i spokojnie wjeżdżają na nasz tutaj ten cały przejazd i później z niego zjeżdżają wszystkimi czterema pasami. O kurczę, nieźle. Wszystkimi pasami zjeżdżają i wjeżdżają tutaj na nasz wyjazd. Tu w przyszłości możemy zrobić jednokierunkowe nawet punkty poboru opłat, ale na razie sądzę, że aż tak dużego tłoku to tu nie ma. Więc tak, zobaczmy, ile tu osób aktualnie, już jest dosyć dużo. To sobie tu podniesiemy, bo to jest jedyny wjazd z tej strony i tutaj są instant po prostu zarobki, więc no. Jakbyście się zastanawiali, czemu ja już tutaj tego nie połączyłem tutaj tych dwóch dróg ze sobą, no wiecie, no, zawsze jak się wyburzy, to się wyburzy nie tak, jak powinno być. I tutaj jeszcze jest jedna gruntowa droga, jak ją mi się uda dotknąć, dobra. Czemu nie połączyłeś tych dróg tutaj już w tym miejscu? Ponieważ gdzieś w tym miejscu będzie jeszcze jedno skrzyżowanie tutaj trolejbusowe, będzie przejeżdżać tutaj sobie na drugą stronę i tym się właśnie w tym momencie zajmiemy. Bo ta dzielnica, ona tutaj jeszcze się prosi o takie piękne wczepienie. Nie wiem, czy takie piękne, jak teraz tutaj zrobiłem, ale zaraz zobaczymy. Na pewno cmentarze chcę tutaj zrobić jak największe, więc na razie sobie zrobimy tak, jak to teraz wygląda. Czyli tutaj będzie, tu będzie pętla na końcu. To chyba akurat nikogo nie zdziwi, tak mi się wydaje. I tutaj, aby to działało dobrze, to proszę bardzo, dobra. I nasz trolejbus, który tutaj ma przystanek, teraz będzie mieć go tutaj, o dokładnie. Powiedziałem, że tam mieliśmy przystanek. No. To sobie wyburzymy i jak on tutaj jedzie? Przystanki masz po tych skrzyżowaniach, to tutaj powinien być kolejny przystanek. Dobra, na razie jest tak, jakie powinno być, natomiast nasze cmentarze, no właśnie, wszystkich śmiertelnych już było dosyć jakiś czas temu, ale cmentarze akurat w Skylinesach trzeba cały czas stawiać. A ponieważ tutaj nie chcemy wyburzać cmentarzy, to jest to trochę bardziej pracochłonna zabawa. Czy my tutaj, swoją drogą, pytanie za 300 punktów. Czy ja puściłem metro pod cmentarzem? Puściłem, okej, dobra. Nie pytam się o inne ciekawe pytania. Nie pytam się, to trudno. Natomiast, ponieważ tutaj jeszcze możemy postawić jeden budynek, jest to z tych dodatków tutaj specyficznych, jest to kryptokrypta. W tym kontrowersyjnym budynku przechowywane są zahipertonowane ciała osób znajdujących się w stanie śmierci klinicznej. Pozostaną w nim do chwili, aż opracowanie zostanie technologia pozwalająca na ich odmrożenie. I zanim mi powiecie, ale czekaj, ja widzę nasz, jak ma być ta technologia opracowana w Skylinesach, przecież nie da się. No i tu właśnie się mylicie. Jest specjalny budynek obok i oni prowadzą tutaj, biochemicy i patolodzy analizują próbki kliniczne grup pacjentów, a także tworzą nowe leki. To jest bardzo dobre, oni tutaj prowadzą, to jest z takich tam innych tej dodatków, jednego z moich tych ulubionych, czyli Art Deco. Art Deco ogólnie to jest Concrete Pack. Czyli nie jest taki ściśle typowo dodatek, który, wiecie, dodaje multum trybiliard rzeczy. Nie. Ale. Zawsze musi być ale. Jest to ogólnie bardzo dodatek, który dodaje dużo budynków, które się przydają. Może w ten sposób. No i właśnie tak jak widzicie. Czekajcie, tylko ja sobie tutaj to przestawię w inny sposób. O, w taki, że tu będzie zakręt tej drogi, żeby mi tutaj się zmieściła. I to będą po prostu w drugą stronę tutaj te budynki poustawiane. Czyli tak jak tu było teraz, o tak one będą tutaj w ten sposób. Tu się nie zmieści, kurczę. Szkoda, no to trudno. Tu bym postawił ten nasz właśnie badania i będziecie mieli wszystko w jednym miejskim pięknym ośrodku. Tutaj zaraz sobie zrobimy właśnie zakręt i tu bym chciał zrobić trochę większą drogę. Natomiast tutaj, jak możecie domyślać, będzie wjazd na naszą drogę i będzie połączenie to po prostu dwukierunkowe. Z czego po środku, jakby mi się udało... Czekaj, gdzie tu będzie środek? Właśnie problem jest taki, że jak są tutaj te autostrady na górze, one są w ogóle bardzo blisko, tak? Jeżeli jeszcze tego nie zauważyliście, to one są bardzo blisko do siebie, no ale... No ale, jakby to powiedzieć, Avizonarz buduje, Avizonarz wymyśla różne cuda. To tutaj sobie zrobimy, o jak widzicie, właśnie te drogi, aby oni mieli tutaj specyficzne te kierunki. Dzięki temu
i komunikacja będzie to związana, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc proszę bardzo, to podłącz, dobra. A tutaj bym chciał zrobić takie duże skrzyżowanie trolejbusowe, więc zaraz nad tym się popracujemy. Tak, bo tu jeździ nasza ta najczęściej używana linia trolejbusowa. Jeszcze zobaczmy, czy jak zmniejszyliśmy liczebność, to jednak się zmniejszyła. Czyli metro jest potrzebne, mimo wszystko metro jest bardzo potrzebne. No cóż, dobrze, zobaczmy jak tutaj aktualnie zakremowani, zmarli skremowani w ostatnim tygodniu, pochowani zmarli. I liczba karawanów. Nie mamy osób, które faktycznie mogą wyjść, ale no dobrze. A tu jest laboratorium medyczne. Liczba pacjentów 0 na 20, liczba pacjentów przyjętych w ubiegłym tygodniu. No dobra. To jeszcze akurat te budynki będą się powoli włączać, więc no wiecie, czekamy. Dobrze, tu widzę, że co tu się dzieje? Ja wiem, że to jest główny wjazd do tej dzielnicy i właśnie za chwilę to będę chciał zmienić, wprowadzając niesamowitą rzecz. A mianowicie tutaj z tejże drogi będzie zjazd, na razie taki jak widzimy jaki, ale będzie z dojazdem właśnie do tejże drogi, dzięki czemu będą mogli tutaj jakby coś, te pojazdy szybciej wjeżdżać sobie w te rejony. Sądzę, że to będzie preferowany przez nich tutaj wjazd właśnie do tej dzielnicy, bo będzie on omijać jedne z większych korków w naszym mieście, także no. Dobrze, dochodzi mi tutaj czas, że już właściwie trzeba byłoby zrzędzić, że jest mało czasu. Przejdziemy o krok dalej. Tu będzie dzielnica handlowa, ja zaraz ją postawię, tak samo jak połączenie tego i na koniec zbudujemy sobie jeszcze metro. No i proszę bardzo, mamy tutaj małą dzielnicę dobudowaną, tutaj z tym połączeniem i tak dalej, jak widzimy. I od tej strony też jest tutaj już pewna część podczepiona. To jest przyszła ta dzielnica handlowa.
Ona tu się na razie powoli buduje, ale w sumie możemy dać jej konkretny tytuł. Może to być turystyczna. Ja bym dał to jako rozrywkowa, bo w takie miejsce rozrywkowe może być nawet całkiem niezłe. Jak widzicie, są tutaj dojścia do naszych dzielnic i jest nasz tunel wykorzystany i tu wyjeżdża trolejbus, bo stwierdziłem, że skoro tu są wszędzie tramwaje, to taki trolejbus, który będzie tutaj wyjeżdżać dołem, jest całkiem preferowany. Ja na razie jeszcze włączę pauzę, zaraz wam powiem czemu. I nasz trolejbus będzie wyjeżdżać tutaj, jechać i wjeżdżać w tą, tutaj ciekawe takie rondko trolejbusowe. I później w tą naszą aleję, jeden będzie tutaj zawracać, a drugi trolejbus jedzie na naszej nowej pętli, gdzie też jest, się spotyka z tym trolejbusem, który jedzie sobie do naszego cmentarza, jednego z główniejszych. I one tutaj właśnie się razem spotykają. Jak widzimy, mamy tutaj autostrady. I właśnie tu by się przydało jeszcze powiększyć tą autostradę. Jednak się nie da. No cóż, bo wiecie, chyba że dałoby się go lekko przesunąć. Dałoby się. Dobra. Wiem, że pieniądze tracimy strasznie, ale zaraz i tak nie będziemy odrabiać w dużych ilościach, więc na razie nie będę tutaj nic na ten temat mówić. Po pierwsze, o, a tak, tak już ci się nie podoba. Dobra. W takim razie sobie zrobimy coś takiego. O, i dzięki temu będziemy mogli sobie tutaj wyciszyć drogę, bo ona potrzebuje wyciszenia. Więc tak, tutaj, 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 tutaj. I te nasze całe rondo też nie jest wyciszone, więc jestem przekonany, że nasi mieszkańcy są przeszczęśliwi z tego powodu. Dobra, jeżeli sobie chyba zrobimy to w ten sposób, to nie będzie całkiem źle. Tutaj te trzy pasy, zobaczymy, czy z tymi trzema pasami będzie dobrze, tak? To jest na razie takie chwilowe. Tutaj, tutaj, no i tu jest ten zjazd, to też sobie go wyciszymy na razie. Jak może zauważyliście, tutaj już usunęliśmy ten zjazd taki, co był specjalny, no bo jest tutaj cała droga zrobiona, więc stwierdziłem, że na razie nawet może być, nie być potrzeby odpowiedniej aż na coś takiego. Dobra, czy tutaj, tutaj nie ma połączenia? Tu fajnie byłoby, ale no, to jest bardzo małe, więc jak widzimy, skylinesy ogólnie są podminowane. Cokolwiek bym tutaj chciał robić, więc na razie najwyraźniej tutaj po prostu nic nie będziemy kręcić. I tak to niech ładnie wygląda. Tu jeszcze sobie wyciszymy zjazd, wjazd właściwie na autostradę. I jest ogólnie nieźle. Tu jeszcze jeden trolejbus się kręcił i my go wyciągnęliśmy stąd. On teraz tu jeszcze będzie podjeżdżać, w sensie nie wiem, czy już go wyciągnęliśmy, czy jeszcze nie, czekajcie. Nie, nie wyciągnęliśmy go, to wyciągnę go teraz z wami. Żeby on tutaj sobie jechał właśnie jeszcze w to jedno miejsce. To jest taki ekstra, tu bym powiedział, dojazd. Wydaje mi się, że w miarę potrzebny. Jak coś tu będzie jeszcze po prostu. O, dobra, przystanki są. Tutaj jest pętla. No i tak, przystanki miały być po drugiej stronie skrzyżowania. Więc sobie zrobimy tutaj. Jeżeli mnie teraz słowo słychać, to przepraszam, bo ktoś do mnie wydzwania teraz akurat. I tutaj przystanek jeden na pętli też się by przydał. Także tutaj jest ta linia, tu jest zajezdnia trolejbusowa nowa, ona jest dobra, tutaj naprawdę się będzie przydawać. I co więcej, jak widzimy, mamy tutaj helikopterów pełno, jest ich po prostu od groma. Są tutaj wjazdy w przyszłości z tych tutaj autostrad i tak dalej. Ja jestem najbardziej ciekawy, czy ludzie będą korzystać z tego zjazdu. On jest świeżo wybudowany, ponieważ jest pauza, to wiemy jak to działa, no to dalej nasza pętla tramwajowa została tutaj przesunięta do ładnej pętli, ona naprawdę ładnie wygląda, takie jajo. I dzięki niemu tutaj te dwie linie nasze tramwajowe mają też dobrą przesiadkę do naszych trolejbusów, które i tak mają naprawdę niezłe przesiadki w tym miejscu, skąd tutaj idą. I tutaj też przejścia dla pieszych powiększyliśmy, żeby mogli ludzie dochodzić też i tutaj. Także tak to wygląda, no tutaj jest nasze skrzyżowanie, zobaczymy jak będzie się to tutaj dalej rozwijać. W sensie, czy będzie więcej osób z tego korzystać. Ponieważ tutaj są te dwa tramwaje, to na razie nie planuję przesuwać tej pętli, żeby więcej osób z tego mogło korzystać. A póki co po prostu sobie zrobimy tutaj dojście takie jedno. I dla osób jeszcze z daleka, tutaj proszę bardzo, jeszcze coś takiego. Więc, o, proszę bardzo. No na razie to wygląda jak wygląda, ale wiemy o co chodzi. To jeżeli to jest takie dojściowe, to poczekajcie, możemy sobie zrobić tu na przykład taką gruntówkę. O, i trochę klimatu tutaj przy okazji jeszcze doda. Dobrze, to tyle. Natomiast my teraz przejdziemy do wybudowania tej linii metra. To jest końcówka tego, ale
Wydaje mi się, że to jest bardzo potrzebne. I teraz tylko trzeba się zastanowić, którędy to puścić, żeby to tak dobrze poszło. Wiecie co? Bo tak, bo tutaj jeszcze jest jedna stacja meta do postawienia. Ja to postawię, wybuduję dla was na timelapsie. I chyba będzie tak najlepiej. No i proszę bardzo, włączamy sobie tutaj tą stację, ponieważ zaraz z niej zaczną korzystać ludzie. I jedno pytanie gdzieś miałem, coś chciałem sprawdzić. Tu, przeciągnęliśmy stację metra, żeby mogli się przesiadać bezpośrednio do tramwajów, jak coś. I zobaczymy później w przyszłości, czy będą z niego korzystać. Przyjechała z metro i patrzcie, wysiadałem. Czyli korzystają, okej. Okay, zobaczmy, czy jak ten tramwaj podjedzie i idzie nawet na nasz przystanek. Czy jak wysiądzie ktoś z tramwaju? Nie, nikt nie wysiada z tramwaju, żeby pójść akurat tutaj. No cóż, a drugi tramwaj? Może coś by miał takiego? Proszę. Zobaczmy. Nie, nikt nie wysiadł. No dobra, no to na razie to i tak jest początkowa tutaj faza, tam się zaczynają dopiero budować ludzie. Pójdźmy sobie naszą linię metra, na którą, bądźmy szczerzy, dużo osób czekało. Czyli, puścimy sobie ją stąd i jeżeli macie pomysł, gdzie ta linia może tutaj dalej jechać, czy puścić ją dołem, czy puścić ją na tą stronę dzielnicy, no napiszcie mi w komentarzu, bo na razie nie mam pomysłów. Natomiast tak czy siak, nasze linie metra, proszę bardzo, jedzie tu i tu. Tak, tutaj jest tutaj rozwijające się póki co dzielnice, więc no. Next stacja jest tutaj, przy naszym głównym dworcu, więc bardzo szybki dojazd jest tutaj, wbrew pozorom jak widzimy. Później, jak widzimy, mamy dojazd do naszego parku centralnego, połączenie z linią M2, no bo jakby to nie mówić, przydałoby się. I to będzie linia w ogóle się nazywać M3. I później tutaj jedna ostatnia stacja, ona jest tutaj tylko taka tymczasowa, w sensie nie wiadomo, czy ona tutaj pozostanie na dłużej. No i wracamy sobie, tak, bo to jest w przyszłości, stąd będzie most, wiadukt, w sumie czekajcie. To jeszcze przyciągnę sobie tutaj jedną rzecz, żeby mieć to już idealnie zakończone, tak, tak perfekto, żeby było. Dobrze, no i puścimy sobie naszą jeszcze linię, tutaj na razie taką zakończeniową stację na powierzchni, proszę bardzo, do naszego przemysłu, tu będzie idealnie dojeżdżać. Tu tą linię tramwajową sobie podciągniemy do tego. Jak coś, żeby to się tutaj po prostu połączyło. No i drugą stronę, tak samo w tych samych miejscach, w tych samych stacjach, puszczamy sobie oczywiście naszą linię, żeby to ładnie tutaj funkcjonowało. Jestem przekonany, że ta stacja będzie bardzo używana. To jest tylko kwestia czasu. No i ta też, bo ona tutaj jest podłączona dosyć nieźle tutaj z tym częścią do trolejbusów, do przesiadek i tak dalej. No i dobrze. Proszę bardzo, nasza linia tu powstała. Zobaczymy teraz, jak szybko zaczną ludzie z tego korzystać. O, widzimy, widzimy, idą już, idą. Ludzie idą. Dobrze, zobaczmy, jak wygląda sytuacja na tej stacji. Tak, to jest właśnie M3 linia. I tu, ale zobaczcie, no to chyba było potrzebne. Tak, dzięki temu nasze trolejbusy też będą jeździć rzadziej. Zobaczmy, jak wygląda nasza ta stacja. Tutaj na razie jeszcze bez aż takiego zadowolenia, zachwytu. Za to tutaj też chyba widzę, tak, zobaczcie, jak ściągnę to ładnie z parku.
Tu jest bardzo ładne przejście pomiędzy jedną a drugą linią metra. Będziemy patrzeć i obserwować, czy będą ludzie korzystać z tego chętnie. Tu jest jedna stacja, ona jest tak bardziej tej frywolnie postawiona. Nie przewiduję dużego zainteresowania tą stacją konkretnie. To sobie wywalmy i to wywalmy. I coś jest z prądem? Nie, już jest dobrze. I ostatnia stacja, nasza meta, czyli ta. Tutaj nie przewiduję jakichkolwiek na razie jeszcze tej zainteresowania, ale no zobaczmy. Dobrze, to tak, po pierwsze zmieńmy linię, nazwę na... Nie, na pewno nie, na M3. I nazwa dla linii, jak coś, to możecie pisać specjalna. I z tego co widzimy, jest już tutaj po 30, parę osób. I na razie są tylko dwa pociągi, więc sobie zwiększymy do trzech pociągów linii metra i będziemy bacznie to obserwować. To było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli chodzi o przejścia podziemne, tutaj ja to zrobię poza odcinkiem. Jeżeli Ci się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być cały czas na bieżąco, kliknijcie subskrybuj ten dźwięk dzwoneczek. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś głównie się zajęliśmy tą częścią, taką techniczną, helikoptery, jakieś tam ratowanie. I ogólnie tu się trochę pozmieniało. No i oczywiście linia M3. No ale wiadomo, się tu dzieje trochę. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!